Na gali Homanit Boxing Night, Rocky Boxing Night, gościmy panią Eleonorę Szafran, córkę wspaniałego człowieka, Teddy Pietrzykowskiego, człowieka, który jest tytularnym imiennikiem tej gali. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Emocje, sport, boks, jak pani to odbiera? No coś wspaniałego, jestem zachwycona, bardzo wzruszona dzisiaj pobytem na tej sportowej imprezie Humanit Box, Rocky Boxing Night. No wspaniałe. Myślę, że jako ambasadorka, można powiedzieć, mojego taty, tato byłby bardzo dumny, gdyby żył. Wspaniała bohaterska postawa, bardzo mocno związana z boksem, to myślę, że takie nazwisko trzeba tutaj cały czas gloryfikować i wielu pięściarzy, chociażby po obejrzeniu tej ostatniej produkcji Mistrz, powiedziało, że ten film dał im wiele do myślenia i pomaga im w treningach. No, myślę, że tak. Mistrz wyciągnął, można powiedzieć, postać mojego taty z takiego pewnego niebytu. Pokazał na nowo jego sylwetkę, pokazał na nowo jego historię, odświeżył boks, a boks był pasją i miłością jego życia. Dzięki tej dyscyplinie sportowej przeżył piekło obozów koncentracyjnych. To jego odwaga, jego fascynacja boksem. No dzisiaj to jest to samo, dzisiaj u młodych ludzi widzimy też fascynację boksem, czyli w dalszym ciągu ten boks ma historię i pięknie jest, że mój tato tutaj występuje jako postać boksera przedwojennego. Mówię o filmie Mistrz. Oczywiście cieszymy się, że możemy tutaj panią gościć. To jest wspaniały symbol męstwa i tak ze swojej strony, powiedzmy też w imieniu organizatorów, chciałbym pani serdecznie podziękować, że tak też dzięki pani po prostu nazwisko taty jest w ten sposób wspominane, tak? I tutaj wielkie dla pani naprawdę podziękowania. Dziękuję bardzo. No ja w ogóle to jestem bardzo szczęśliwa, że rzeczywiście na mojej drodze stanęło wielu ludzi, którzy są zafascynowani postacią taty, którzy tą postać propagują na dzień dzisiejszy i że ojciec może w dalszym ciągu być postacią taką, z której można czerpać inspiracje. Czytać można w mojej książce Mistrz o nim, o jego przeżyciach, jak stał się bokserem, jak przeżył. Także to jest na pewno dla mnie jako córki bardzo wzruszające. Myślę, że kibiców boksu zainteresuje, skąd w ogóle wzięła się koncepcja powstania tego filmu, jak to się w ogóle zaczęło? Niech pani zdradzi trochę rąbka tajemnicy. Nie przypuszczałam, że powstanie film. Jednak kiedy poznałam reżysera, pana Macieja Barczewskiego, no to tak troszeczkę z pewnym dystansem podchodziłam do tego, czy rzeczywiście ten film powstanie. No ale zdziwiłam się pozytywnie. Film powstał, pan reżyser był bardzo zdeterminowany i bardzo podziwiał postać mojego taty. Zresztą zawsze nawiązywał do pana Tadeusza Borowskiego, do autora U nas w Auschwitzu, gdzie właśnie takie zdanie zawsze powiada, że jeszcze u nas tkwi pamięć o numerze 77, jak bił Niemców, jak chciał. Także to jest takie słynne, prawda, zdanie. No i to go zainspirowało i powstał w ten sposób film Mistrz. Bardzo się cieszę. I no i duże brawa dla pana Barczewskiego. Cóż mogę powiedzieć, to jest, no na pewno dla nas, dla rodziny, to jest historyczna sytuacja, historyczna sprawa, dlatego że nigdy nie spodziewałam się wcześniej, że taka okazja będzie, że coś takiego będzie, że będzie film. Bo o książce to już myślałam dużo wcześniej, w 2016 roku, kiedy odnalazłam jego pamiętniki i na podstawie tych pamiętników właśnie powstała książka Mistrz Tadeusz Teddy Pietrz. Wiele miesięcy minęło od premiery filmu, a film cały czas święci trumfy, poleciał w świat, w Stanach Zjednoczonych jest hitowo odbierany, prawdopodobnie nie tylko przez Polonię, ale też przez Amerykanów, tylko powód do zadowolenia. Oni cenią też takie bohaterskie postaci i powinniśmy być też z tego dumni.
No powiem, że jestem naprawdę bardzo zdziwiona i jednocześnie bardzo szczęśliwa, dlatego że od momentu, kiedy film Mistrz pokazał się na liście Netflixa w USA, od tego momentu zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości mailowych na Messengera, gdzie piszą Amerykanie. Amerykanie są zachwyceni i nie starcza mi czasu na odpisywanie. Wszyscy chcą oglądać, znaczy obejrzeli film, ale teraz chcą jeszcze książkę. No więc tutaj być może w przyszłości będzie wydanie. Więc... Panie Eleonoro, bo prawda też jest taka, że historia jest bardzo porywająca, czasami nawet wręcz nie do uwierzenia. Ja słyszałem takie opinie, że to się po prostu nie mogło wydarzyć i nikt jest w stanie uwierzyć, że jednak tak było, także jednak ten heroizm dawał przetrwanie, te walki dla rozrywki Niemców, które za kawałek chleba, naprawdę, to jest coś niesamowitego. Czasami się mówi o pięściarzach, że są leniwi, że nie chce im się trenować, nie chce im się boksować, a to jest chyba dla nich droga, że powinni się zastanowić, że albo sobie dać spokój, albo iść drogą mistrza. Myślę, że tak. Ja powiem tak, że mój tato tak zainspirował, znaczy boks go tak zainspirował i wywarł takie mocne wrażenie na nim, że aż do śmierci żył tym boksem, żył sportem. Miałam takiego kolegę, którego on również trenował praktycznie do 72 roku życia. Wow! Tak. I to było naprawdę niesamowite. Chciało mu się, poza tym to nie był też jedna osoba, bo w Bielsku tutaj dużo czasu poświęcał swoim uczniom, gdzie uczył w szkole podstawowej numer 12 w latach 60. do 70., kiedy trenował, miał naprawdę wielkie grono uczniów, zawodników, no i to mu przynosiło zadowolenie i był z tego bardzo szczęśliwy. Dziękuję bardzo pani Eleonoro, wracamy do oglądania sportowych emocji, nie zabieram więcej czasu. Dziękuję bardzo.